ćwiczenie neutralna pływalność, pivot, LPI. LPI, ponieważ mówimy tutaj o low pressure inflator, czyli pivot inflatorem. Upuszczamy powietrze z jacketu, opadamy na dno. I teraz uwaga, wyrównujemy ciśnienie w uszach. Delikatnie dopuszczamy dwa kliknięcia dosłownie. Nie robimy ciągłego naciśnięcia. Robimy dwa delikatne kliknięcia. Raz, dwa. Sprawdzamy, jeśli jesteśmy dobrze wyważeni, to zobaczcie. No może jeszcze nie tak, a więc jeszcze dwa kliknięcia. Raz, dwa. I bierzemy głęboki wdech. Idziemy do góry, zobaczcie. W tym ćwiczeniu bardzo szybko wiemy, kiedy jesteśmy przeważeni, ponieważ wtedy musimy dopuścić bardzo dużo powietrza do jacketu. Zobaczcie, wdech do góry i w połowie mniej więcej odległości robimy już wydech. Już robimy wydech, ale jeszcze chwilę lecimy do góry i w tym momencie zaczynamy opadać. Błędy w tym ćwiczeniu to, że ktoś może dotykać dna basenu. Nie wolno dotykać dna basenu. Nie wolno się odbijać rękami. Najlepiej, gdyby był jeden punkt styczności. Może być to punkt styczności kolanem lub płetwą. Nie ma to znaczenia. Czasami płetwy są lekkie, po prostu się same podnoszą. I dzięki temu, że mamy jeden punkt styczności, kontrolujemy to. Tą czynność wykonywaną. I to wszystko.